Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko. Dzisiaj będzie o sekretach Białego Domu. Dawni amerykańscy prezydenci pili alkohol podczas lunchu, serwowano go również członkom gabinetu. Teraz jest zdecydowanie inaczej. George W. Bush lubił na przykład przekomarzać się z pracownikami Białego Domu, odwracał ramki ze zdjęciami albo udawał, że odgania owady. Obama chciał zawsze, by w gabinecie owalnym stała misa z jabłkami, koniecznie odmiany gala. A Jimmy'emu Carterowi nie podobały się zbyt wysokie rachunki za kwiaty, dlatego floryści potajemnie, by zadowolić prezydenta, szli w miasto i zrywali kwiaty na klombach. Sprawa zakończyła się, gdy jedna z osób została zatrzymana w parku przez policję. Każda administracja ma swoje sekrety. O nich będę dziś rozmawiać z Dominiką Domańską, która pracuje w Białym Domu. Serdecznie zapraszam. To zaszczyt pracować dla amerykańskiego prezydenta? No myślę, że tak. Niewielu Polakom udało się zdobyć tą zaszczytną posadę, a mnie się udało, także czuję się wyjątkowo. Jak to wygląda tam w środku, bo Biały Dom jest za naszymi plecami? Więc Biały Dom wydaje się niezbyt wielkim budynkiem z zewnątrz, a w środku przede wszystkim moje pierwsze wrażenie było takie, że jest bardzo głęboki, to znaczy, że ma wiele różnych pięter. Proszę powiedzieć mi, jak wyglądają przyjęcia w Białym Domu? Tu turystów jest mnóstwo, właśnie dziewczynka podbiegła, chciała z nami też porozmawiać. Przyjęcia są bardzo dobrze zorganizowane, oczywiście z wieloma dniami wyprzedzenia. My jako serwis dowiadujemy się od nich być może jakiś tydzień przed i generalnie jest to tak zrobione, że mamy spotkanie przed samym przyjęciem i każdemu wyznaczona jest rola. Musimy wiedzieć, w którym pokoju, bo trzeba wiedzieć, że tych pokojów jest więcej niż jeden, w którym odbywają się przyjęcia. No i oprócz tego jeszcze trzeba by było wiedzieć, czy jesteś kamerdynerem numer jeden albo numer dwa, bo bardzo często pracujemy w parach. Czyli miejsce w szeregu każdy musi znać. Tak jest. Tutaj ten hałas, to widzę, że pracownicy National Park Service usuwają barierki, bo czasem tutaj przed Białym Domem, kiedy odbywa się coś ważnego, blokują miejsce wstęp do parku Lafayette, w którym właśnie w tej chwili jesteśmy. Proszę powiedzieć, co się zmieniło za prezydentury Donalda Trumpa, jeżeli może pani zdradzić, bo pracowała pani także dla Baracka Obamy. No muszę powiedzieć, że póki co nie zauważyłam wielu zmian, ale to być może dlatego, że dopiero niedawno nastąpiła tak zwana tranzycja. Jedyne, co było dla mnie odczuwalne, to fakt, że wszyscy poruszają się może z trochę większą ostrożnością, bo jeszcze nie wiadomo, czego się można spodziewać po nowym prezydencie i czy będzie trzeba dokonać jakichś zmian w zachowaniu. Oczywiście zmiany są bardzo subtelne, bo każdy prezydent ma swoje upodobanie. Na przykład Barack Obama był bardzo znany z tego, że nie lubił pompy ani oficjalności. A ja mam takie wrażenie, że za tego prezydenta wymaga się od nas, żebyśmy bardzo uważali na swoje maniery i byli na swoim miejscu 100% czasu. Ale to chyba nie jest żadna tajemnica, że Donald Trump lubi wystawne przyjęcia i lubi także, nie wiem, kolor złoty. Pewnie w gabinecie owalnym to widać, bo tam te kolory zagościły. Tak, zgadza się. Dobrze jest pan poinformowany. Zauważyłam zmianę w tak zwanym State Dining Room, czyli w tym pokoju, który jest przyległy do zachodniego skrzydła. Fotele zostały rzeczywiście wymienione i są koloru złoto-żółtego. No, czyli tak jak jego budynek na Manhattanie, w którym mieszkał. Owszem, zgadza się. Ja wiem, że na przykład w czasie przyjęć w Białym Domu wszystko musi być przygotowane w takich małych kawałkach. Nie może być żadnego noża, nie może być niczego, czym można byłoby zrobić krzywdę prezydentowi. Tak było przynajmniej za Baracka Obamy. Teraz też tak jest? Tak jak powiedziałam, nie zauważyłam szczególnej zmiany w ustawieniu stołów ani talerzy. Chociaż, nie wiem, musiałabym chyba trochę bardziej poobserwować, jak to wszystko wygląda, jakie są różnice. Póki co, szczerze mówiąc, wiele nie zauważyłam. Rzeczywiście, pan ma rację, noży nie widać na stole. Czy jest taki przepych na stołach? Dużo je Donald Trump, czy mało? Nie jestem w stanie panu powiedzieć, ile je Donald Trump, ale myślę, że bezpiecznie jest powiedzieć, że
im wyższy dygnitarz, tym mniej zjada w czasie kolacji oficjalnej. Ja muszę tutaj wyjaśnić, bo stąpamy po takim miękkim gruncie. Chodzi o to, że pracownicy Białego Domu za wiele mówić nie mogą. Oni muszą cechować się wielką dyskrecją i tym, że nie mogą zbyt wiele zdradzać. Ale ja zapytam, jaka jest Melania Trump? Postaram się powiedzieć tak, żeby i reporter był zadowolony i żeby w Białym Domu nie było żadnych z tego powodu reperkusji. Melania Trump jest osobą, która zachowuje dystans i być może... A jednak. W pewnym sensie dyplomatyczny dystans. I myślę, że wyznaje zasadę, że milczenie jest złotem. Niemniej jednak uraczy nas raz na jakiś czas uprzejmym uśmiechem, który jest bardzo ciepły i, jak wszyscy wiedzą, bardzo uroczy. Podobno Michelle Obama czasem potrafiła wbiec do kuchni, złapać coś słodkiego i wybiec. To znaczy, że była łasuchem? Zgadza się, tylko to, co pan powiedział, że była niezwykle spontaniczna. Myślę, że też można powiedzieć, że służba uwielbiała ją za brak takiej pompy w zachowaniu. A co do tego, czy jest łasuchem, to może pozostawmy bez komentarza. Mówiła pani, że Melania Trump potrafi uśmiechnąć się do obsługi. A Donald Trump? Donald Trump jest bardzo wysokim człowiekiem. Zacznijmy od tego. Ja może nie jestem zbyt wysoka. Jeszcze nie otrzymałam osobistego uśmiechu od Donalda Trumpa. A Barack Obama jaki był w takim zachowaniu codziennym, kiedy mijał pracowników Białego Domu? Wydaje mi się, że można było w nim odczuć siłę lidera. Natomiast dokładnie tak samo jak jego żona, nie lubił pompy i jak wchodził do pokoju, upewnił się, żeby być na równi z każdym człowiekiem w tym pokoju. Miałam takie wrażenie, że chciałby, żeby wszyscy dobrze się czuli. Wiele wskazuje na to, że w rezydencji amerykańskiego prezydenta za tej prezydentury nie będzie psa, nie będzie kota, a to taka wielka tradycja tutaj przy Pennsylvania Avenue. Brakuje obsłudze, nie wiem, Bo na przykład, bo to był jeden z psów Baracka Obamy. Muszę powiedzieć, rzeczywiście bardzo mi brakuje psa, jednego i drugiego. I tutaj mogę wyznać, że dosyć zaprzyjaźniłam się z Bo, za prezydenta Obamy, ponieważ Bo jest łasuchem i podczas zwłaszcza przyjęć w grudniu uciekał państwu i zdarzało się, że oficer FBI przychodził z misją specjalną z odnalezienia psa i zaprowadzenia go w bezpieczne miejsce, to znaczy z dala od łakoci. No właśnie, bo przecież psy zawsze miały przydzieloną ochronę agenta Secret Service, bo przecież no, mogłyby podbiec do ogrodzenia, gdzie są ludzie. Jak to możliwe, że pies mógł wydostać się? To było zaraz na początku, kiedy Bo był malutki, a potem jak podrósł, zauważyłam, że zaostrzyła się dyscyplina wokół psa. Miał przechlapane. Chyba tak. Mogłam to zauważyć, często dzieląc z Bo windę, bo jest winda dla serwisu i osobna dla dyplomatów i polityków. Pani wspomniała o tym, o tych przyjęciach grudniowych, bo najwięcej tych przyjęć odbywa się właśnie w grudniu, kiedy odbywają się takie spotkania właśnie bożonarodzeniowe. Zgadza się i to jest najbardziej owocny sezon dla służby, tak samo jak i dla polityków, ponieważ wtedy praktycznie dzień w dzień odbywają się uroczyste przyjęcia, a czasami nawet dwa razy dziennie. Ten najgorszy moment dla pracowników Białego Domu to jest ta chwila, kiedy odchodzi jeden prezydent, a przychodzi kolejny. To się dzieje co 4 lata albo co 8. Wtedy właśnie następuje ten przełom, kiedy no, ci, którzy się zwiążą z poprzednią administracją, mają problem, ale no, chcą pracować dalej, więc szybko muszą się przystosować. Długo trwała żałoba po Baracku Obamie przy Pennsylvania Avenue. Nie wiem, czy to aż była jako żałoba, być może na wyższych szczeblach administracji można to było bardziej odczuć. Jeżeli chodzi o serwis związany z jedzeniem, po prostu wydawało mi się, że po prostu się zrobiło bardziej cicho i rozmowy toczyły się bardziej za kulisami i nie we wszystkich chciano uczestniczyć. Być może dlatego było ciszej, bo przecież na początku mieszkał tu tylko i wyłącznie Donald Trump. Melania Trump przyjeżdżała bardzo rzadko. Nie było tak, że ich syna barona tutaj. Absolutnie się zgadza. No i też ilość przyjęć zdecydowanie spadła. Co lubi jeść Donald Trump?
Tutaj nie bardzo będę mogła zadowolić chyba naszych widzów, ponieważ nie jestem upoważniona do serwowania mu jedzenia osobiście. Od tego są specjalni kamerdynerzy. Jak to wygląda właśnie? Jak wygląda ten podział? Pani jest w tym pomieszczeniu, gdzie jest prezydent, pani widzi pierwszą damę, ale rozumiem, że jest specjalnie wytypowana obsługa dla samego prezydenta. Tak, jest to tak, że to jest bardzo prestiżowa posada, jeżeli chodzi o hierarchię kamerdynerską i można się ubiegać o nią latami i mimo wszystko nie ma gwarancji, że się ją dostanie. Często jest tak, że kamerdyner, który odchodzi, mianuje swojego następcę, a czasami jest tak, że po prostu się wybiera. Nie byłam w Białym Domu znowu aż przez tyle lat, żeby widzieć dokładnie, jak się to odbywa. Widziałam zmianę tylko jednego kamerdynera i on właśnie swojego następcę mianował. Oni są zazwyczaj na swoich stanowiskach wiele, wiele lat, tak jak pani powiedziała, to jest prestiżowa posada. Niektórzy zresztą nawet zaprzyjaźniają się z prezydentem. Tak było na przykład za czasów George'a W. Busha, który swojego kamerdynera zabierał nawet na ranczo w Teksasie. Zgadza się i dobrze, że pan wspomniał wycieczki, ponieważ jedną z największych atrakcji, jaka może spotkać kamerdynera, jest wybrać się do Camp David, gdzie również odbywają się przyjęcia, rozmowy, bardziej mniej oficjalne. Natomiast można dostać taką fuchę, że tak się mogę wyrazić, i jest to bardzo przyjemne doświadczenie, o którym słyszałam od kolegów i koleżanek. To krótko mówiąc, obecny kamerdyner nieczęsto jeździ do Camp David, dlatego że częściej Donald Trump jeździ do swojej posiadłości na Florydzie. Zgadza się, być może jest to po prostu lżejsza praca dla kamerdynera w tym etapie. No, a może przyjemniejsza, no bo posiadłość Donalda Trumpa jest na Florydzie, no cieplej niż tutaj. Zdecydowanie cieplej i zdecydowanie mniej oficjalnie, więc podejrzewam, że prezydent może się zrelaksować bardziej we własnych czterech ścianach. Często widzi pani też tutaj w Białym Domu rodzinę prezydenta, no, córkę Iwankę, zięcia. No, wiemy, że on jest dosyć blisko ze swoją rodziną. Zgadza się, ale też mam wrażenie, że rodzina trzyma się bardziej prywatnych kwater. Znowu porównanie z prezydentem Obamą. Jak on przyszedł do władzy, bardzo często widać było Saszę i Malię, które spokojnie chodziły sobie, przechadzały się między pokojami i były częstym widokiem. Jedna ze zmian to na trawniku po tamtej stronie Białego Domu no nie ma już placu zabaw, który został ustawiony za czasów prezydenta Obamy dla jego córek. Nie ma placu zabaw, ale podejrzewam, że basen dalej jest. Został zmieniony także nieco ogródek Michelle Obamy. No, Melania Trump powiedziała, że zachowa go, ale no, wiemy, nie jest to tajemnicą, że tam zbyt często się nie pojawia. Pewnie pozostawiła to dla obsługi. Ja osobiście mam nadzieję, że może pewnego dnia zagoszczą tam słynne odmiany cebul, które pochodzą z rodziny Melanii Trump, ale to jest tylko moje osobiste życzenie. Lubi pani pracę w Białym Domu? Bardzo lubię. I myślę, że trzymam taką dyscyplinę wewnętrzną specjalnie dzięki tej pracy w Białym Domu. Jak dostać się do pracy w rezydencji amerykańskiego prezydenta, gdyby ktoś chciał? Tutaj mi pan każe zdradzać sekrety. Nie wiem, czy będę panu mogła powiedzieć wszystko, ale ciężka praca i dyscyplina pracy to jest numer jeden. A dwa, dobrze jest mieć kogoś, który już tam pracuje i może dać pochlebną rekomendację. No i pewnie musi sprawdzić to Secret Service, taką osobę, pewnie wiele innych amerykańskich służb sprawdzają taką osobę, która stara się o pracę w Białym Domu. Tak, to prawda. Sprawdzają nie tylko przed zatrudnieniem, ale także za każdym razem, kiedy człowiek się prezentuje do pracy i czasami takie sprawdzanie trwa do pół godziny. Myśli pani, że teraz nas obserwują? Kto wie? Nie, no tutaj na pewno, bo jesteśmy przed samym budynkiem amerykańskiego prezydenta. Ten teren Park Lafayette jest na pewno pilnie strzeżony. Widzę, że przed chwilą zagrodzono ulicę Pennsylvania Avenue. To znak, że prawdopodobnie wiceprezydent będzie wyjeżdżał, bo wiemy, że akurat w tej chwili Donalda Trumpa
nie ma w budynku. Ja jeszcze chciałbym zapytać o imprezę z okazji 4 lipca, dlatego że to była jedna z takich większych imprez z udziałem nowego prezydenta od chwili zaprzysiężenia oczywiście. Jak było w Białym Domu w Święto Niepodległości? To była bardzo przyjemna impreza. Trwała zazwyczaj tak jak każda inna, to znaczy protokołowo, skończyła się koło godziny 10 wieczór, natomiast goście mogli już przychodzić od godziny 6, o ile się nie mylę, czyli 18. Starano się bardzo, jedzenia było, my się wydaje, trochę więcej niż w czasie ostatniego pikniku z prezydentem Obamą. I jak zwykle okraszone było to wieloma atrakcjami, tak jak można było sobie robić zdjęcie, malować twarze w różne śmieszne wzory. No i oczywiście, jak zwykle, tradycyjnie można było posłuchać dobrej muzyki, tym razem wykonania Marine Band. Prezydent też pomalował sobie twarz? Jakaś była flaga amerykańska, czy nie? Nie, prezydent się pojawił dopiero dobrze w połowie imprezy. I wszyscy później podziwiali pokaz fajerwerków, który odbywa się tutaj w Waszyngtonie. Wiemy, że na balkonie stał właśnie Donald Trump wraz z Melanią. Tak, jakże mogłam zapomnieć, fajerwerki to przecież główny punkt programu i fajerwerki były naprawdę fantastyczne. To było dla nas, jako dla kelnerów, najprzyjemniejsze wydarzenie, bo wtedy nam pozwalają sobie usiąść i jest przerwa w pracy na oglądanie fajerwerków. To może wejść na te górne piętra, bo to są te piętra zajmowane przez pierwszą rodzinę. Każdy pracownik Białego Domu, czy tylko ci, którzy mają dostęp do prezydenta, ten najbliższy? Nie każdy i myślę, że bardzo niewielu z nas ma dostęp do najwyższych pięter. Trzeba mieć specjalny dokument z pasem magnetycznym i to jest tyle, co ja na ten temat wiem. Ale wystarczy, że się wejdzie na te dolne piętra, to ma się poczucie, że się jest naprawdę w historycznym budynku, w którym każda ściana, każdy obraz świadczy o historii tego kraju. Zgadza się, ja czuję respekt i mam takie miłe uczucie za każdym razem, jak jestem w Białym Domu. Czuję się zaszczycona, że tam pracuję. Dominika Domańska, która pracuje w rezydencji amerykańskiego prezydenta, zdradziła nam nieco sekretów Białego Domu, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystko, co się tam dzieje, można powiedzieć, bo to groziłoby być może nawet i utratą pracy. Bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani powiedzieć choć tyle. Bardzo proszę. Dziękuję, do usłyszenia i zobaczenia. Kłaniam się nisko, Paweł Żuchowski.